Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Drozd52 i moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku, zagrajmy w Wiedźmin 3 Serca z Kamienia. Oczywiście Geralt u mnie nie ma gaci, bo się coś zbugowało w grze, a my nie będziemy przedłużać, bo czas nam leci, tylko zaczniemy dzisiaj od gry w Gwinta. A może byś rozegrał z nami partyjkę Gwinta? No pewnie, nie musisz mnie pytać, Karzełku. Nie musisz go obrażać. Przepraszam, nie chciałem nikogo urazić. Jakbyś nie chciał, to byś nie nazwał go Karzełkiem. Przeprosiłem go, co mam jeszcze zrobić? Kupić mu kwiaty? Lepiej graj, a nie gadaj. Grajmy, grajmy. O co chcesz grać? No jak to? O wszystko, co mam. Nie wiedziałam, że jesteś hazardzistą. Tej nocy poznasz jeszcze inne moje zalety, dziewczyno. Wielkie zalety. Mamy taki zwyczaj, że ten, kto przegrywa, musi nosić ośle uszy. Nie moje zmartwienie, ja nie przegram. No zobaczymy. Ja muszę sobie tutaj sprawdzić, co ja w ogóle mam w tej swojej talii, bo ja już nie grałam kupę lat. No dobra, no zobaczymy. Myślę, że możemy zostawić to tak jak jest. Chociaż ja widzę, że ja mam tutaj część kart wyrzucone. Także no... Na pewno ten mróz i tak dalej. Nie wiem, czym gościu będzie grał, także może rozpoczniemy rozgrywkę. Okej, Królestwa Północy przeciwko Królestwa Północy. Nie grałam w Gwinta tysiące lat. Powtórzę się po raz drugi. Wybierz kartę, którą chcesz wymienić. Gęstą mgłę możemy wymienić i komandosa. I teraz pytanie, czy lecimy od razu z grubej rury? Chyba nie, zaczniemy może od szpiega standardowo. Kurde, nie grałam w Gwinta chyba z 2 lata, nie? Okej. No ja też mam, więc możemy sobie w sumie puścić tego oto pana. Dobra, on się będzie wyprztykiwał z tego. No dobra. Czy ja mogę coś wielkiego aktualnie zrobić? Możemy Rosza dać na przykład. Nie wiem, czy to będzie jakieś bardzo trudne. Okej, nasz przeciwnik spasował. To wypadałoby tutaj może zrobić tak, że puścimy mu szpiega. On ma teraz 20. I my moglibyśmy teraz dać tak naprawdę... chociażby taką ósemeczkę. Chociaż nie, bo ósemka to będzie wtedy na równi. Chociaż nie, jest dobrze i teraz możemy spasować. Lepiej jest go, wiecie, przygrzmocić trochę w pierwszej rundzie. Mamy pożogę. Może się przydać, chociaż wątpię, komu się tutaj najbardziej przyda. Wiecie co? Ja spasuję. Bo chcę wyrównać, żebyśmy jak najszybciej skończyli rozgrywkę. On musi puścić jakąkolwiek kartę. Okej, puści mi mojego własnego szpiega. Żaden problem. I jeszcze jednego. Dobra, może być. I jeszcze jednego. No to ciekawie widzę, poszedł. Miał dużo szpiegów, bardzo dużo. Okej. Dobra, znowu zarzucił mi szpiega. To my polecimy tak, że ja sobie tego szpiega zabiorę. I zobaczymy, co możemy ugrać. Róg dowódcy. No zobaczymy, potem mu najwyżej pojedziemy z pożogą. Ja może bym zaczęła też od tych szpiegów. Nie wiem, czy uda nam się wygrać. Byłoby fajnie, ale jak się nie uda, to trudno. Mam manekina.
standardzik. Dobra, no. Co ja będę się zastanawiać? Będzie sobie podbijał. Może być, jak dla mnie. Ja sobie podbitki zostawię na koniec, ewentualne. No dobra, będzie chciał mnie tutaj zmrozić. Mamy też słoneczko na sam koniec, także jest szansa, że uda nam się wygrać. Jeżeli nie, to będziemy najwyżej nosić ośle uszy, żaden problem. Dobra, pięknie podbija. Dobra, podbijaj tam sobie, podbijaj. Ja pójdę, wiecie, w karty bohaterów. Tutaj on nam żadnej z tych kart zniszczyć nie może. On sobie niech podbija tam te swoje wieże oblężnicze. Ja wiecie, będę puszczała tutaj. Nic mi to nie zrobi. Zbyt wielkiej krzywdy. Gościu może myśleć, że wiecie, że ja już nie mam asa w rękawie na przykład, czy coś w tym stylu. A jednak mam. Chociaż on ma jednego mojego szpiega chyba aktualnie. Więc tam mgła. No, spokojnie, kolego. Dobra, w co pójdziemy? Myślę, że tutaj możemy sobie na spokojnie ogarnąć temat. No, zobaczymy. Ja wykorzystam sobie manekina. Wiecie, ta gra w Gwinta jest całkiem, trzeba przyznać, przyjemna. Ja bardzo lubiłam grać. Dobra, widzę, że gościu robi podobne rzeczy co ja. No dobra, no to ja też ci rzucę. Polecimy w ten sposób. Trzaskający mróz. Czy mi to bardzo potrzebne? Raczej nie. 18 to możemy tutaj zgarnąć. O, pięknie. Zaraz zobaczycie, co się tutaj stanie. Ja się nie mogę doczekać, żeby to wykorzystać, ale zostawimy sobie tą pożogę jeszcze na chwilkę, nie? Jeszcze na chwileczkę zostawimy, aż gościu będzie myślał, że ma wygraną w kieszeni. To go zjedziemy, bo myślę, że za niedługo uzna, że pasuje. Ajajaj. No nie powiem, troszeczkę mnie załatwił. Co by tutaj zrobić? Pójdźmy trzaskający mróz, że niby wiecie, nie mamy już co robić z kartami. Marosza, tą pożogę jeszcze dalej trzymam. Zrobimy sobie tak. Ja nie wiem, czy jesteśmy w stanie wygrać. Wydaje mi się, że chyba nie. Chociaż jak mu sksuję tam te karty, to chyba jest to możliwe. Najwyżej przegramy. Pięknie spasował, na to właśnie czekałam. I my teraz możemy sobie robić, co nam się żywnie podoba. Po pierwsze, używamy karty dowódcy. Po drugie, używamy pożogi. I używamy słoneczka. I udało nam się wygrać, moi drodzy. Czyli jeszcze nie zapomniałam, jak się gra w Gwinta. Przerżnąłeś, kolego. Wkładaj ośle uszy na ten ośli łeb. Już miałam nadzieję, że obejrzę cię z oślimi uszami. Moim zdaniem wyglądałbyś interesująco. Znam inne sposoby. Możesz się przekonać. Pomyślę o tym. Czas się napić! W końcu to weselisko! Tak, tak. Pijemy, 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 bo czas ucieka. Wypijmy za zdrowie Wiedźmina i jego narzeczonej! Słyszałaś, Shani? Jesteś moją narzeczoną. Wiesz, co to oznacza? Nie. Co? Że powinniśmy się zachowywać jak narzeczeni. Czyli jak? Ja ci będę kadził, ty się będziesz opierać, a potem i tak wszyscy wiedzą, jak to się skończy. Ach, przednia zabawa, przednia! No, chodźmy dalej. Dobra, została nam ostatnia rzecz do zrobienia, jest godzina 23, a my będziemy dobra, jeszcze wykonywać dalej, questa. Zróbmy coś jeszcze. Można wam jakoś pomóc?
Szani, moja kochana, nie uwierzysz, co się stało. Wydaję za mąż moją jedyną córkę. No to chciałam, żeby weselisko było porządne. Dlatego zamówiłam prawdziwego połykacza ogni. Nigdy nie widziałam takiego magika. Panie, to są bardzo drogie pokazy. Przyjechał z samego Nowigradu. Nie będę żałowała pieniędzy na moją córkę. Rodzina pana młodego ma nas za biedaków, ale przekonają się, jak bardzo się mylą. No chyba jednak się nie przekonają, bo połykacz przepadł jak kamień w wodę. Bo kundel pana młodego go pogonił. Przeklęty diabeł. Dobrze go nazwali. Ale spokojnie, duszko. Przecież pan Wiedźmin tu jest. Może on nam pomoże. Zanim zacznę moje wiedźmińskie śledztwo, potrzebuję kilku wskazówek. Powiedzcie wszystko, co wiecie. No więc, połykacz ogni przybył tutaj koło południa. Zjadł drugie śniadanie i chciał się rozejrzeć. Wtedy ten okropny diabeł go zobaczył i zaczął ujadać jak obłąkany. Dlaczego? Pojęcia nie mam. Nie spodobał mu się i już. Może wyczuł, że to połykacz ogni, a każde zwierzę ognia się przecież boi, nie? Jakby się bał, to by chyba uciekł, a nie gonił. To głupi pies i nigdy z nim nie wiadomo. Zerwał się z łańcucha i pogonił połykacza w las. Głupi i nie głupi, ale to pupilek naszego zięcia. Jak przepadnie, to będzie awantura. Nie musicie się już niczym martwić. Wiedźmin, to znaczy ja, znajdzie wam tego połykacza. To bardzo miłe, ale nikt nie wie, gdzie go szukać. Nie szkodzi. Wiedźmini, to znaczy my, mają swoje sposoby. No to jak wyglądał ten połykacz? Nosił taką charakterystyczną błazeńską czapkę. Po tym można go poznać. Znajdę go. Dziękujemy i trzymamy za słowo. Miło, że zgodziłeś się pomóc, ale na pewno sobie poradzisz? Tak do końca to jednak wiedźminem nie jesteś. Ja poszukam tego magika. Ja, dobra? Tylko pamiętaj, nic mi nie pomagaj. Ach, to będzie przednia zabawa, ale muszę sam. Inaczej to się w ogóle nie liczy. A, niech będzie. Na twoim miejscu zacząłbym od znalezienia śladów tego psa i poszedłbym tym tropem. A, dobra rada, tak zrobię. A, Szani, idziemy z Witoldem szukać połykacza. Jakbyśmy nie wrócili przed północą, to... Spokojnie, wrócicie. Wierzę w was. No to idziemy. Ahoj, przygodo! Dobra, to co? To jest ostatnia rzecz, którą powinniśmy zrobić. Tu są psie ślady, ale jakieś małe. A ten diabeł to musi być wielkie bydle, jak go trzymają w takiej budzie. Jak się nie ma, co się lubi, to się idzie po śladach, jakie są. Pies wyrwał łańcuch ze ściany? Znaczy, że żreć mu nie dawali. Albo ten połykacz go tak strasznie wkurwił. Dwa razy widziałem tak dokładnie obgryzioną kość. Raz w mrowisku, a raz jak przez tydzień nic nie jadłem, a potem złapałem kurę. Wyszczerbiona miska? No chyba miski nie próbował zeżreć. Dziwny jakiś ten pies. Dobra, szukamy psiaka. Nie chce mi się łazić po psich tropach. Poczekam tu na ciebie. Dobrze, moja złota. Ja pobruszę, a ty poczywaj. Niedługo wracam. O, złamana gałąź. Jakby jak ktoś chciał wleźć na drzewo. Jak na razie nie dowiedziałem się zbyt wiele. Ale się nie poddaję. Podoba Dobra. Mi się ta wiedźmińska robota. Mamy jakiś dźwięk w oddali, więc raczej to nie powinno być trudne. O, już idziemy, panie. Panie, panie, nie bój się pan. No to będzie widzieć, ciekawie będzie. Jest i nasza zguba. Czy ja dobrze widzę? Ta pierdoła wlazła na drzewo, żeby się ukryć przed takim pieskiem?
Najwyraźniej tak. Złaź stamtąd, człowieku! O nie! Ani mi się szli! Jeszcze mi życie miłe! No, i co robimy? Siad. Ale moc! Gdybym taką miał, to by mnie wtedy, w noc śmierci, na pewno nie zajebali! Ty, a weź każ mu zrobić coś głupiego. Na przykład niech się turla. Nie. O, masz, ależ ty jesteś niemożebnie nudny. Dobra, sam to zrobię. Turlaj się. Zostaw go w spokoju. Ty, czekaj, a jakbym mu kazał zjeść własny ogon, to by zjadł, nie? Diabeł, Buda. No i co najlepszego zrobiłeś? Zepsułeś mi zabawę. Pobawisz się na weselu. Złaś, człowieku. Jak widzisz, pozbyłem się tego straszliwego psa. Na pewno nie wróci? Na pewno. Zawsze lepiej wymochać na zimne. Geralt, przecież ten dureń jest nawalony jak stodoła. Mam nadzieję, że wszystkiego jeszcze nie wypił. Uratowałem ci życie. To może chociaż dasz mi się napić? Ależ proszę bardzo. Przed nim i odpowiem ci. Zaczynam rozumieć, czemuś się tu sam z nim zaszył. A no, przed nim. A ja przed psem uciekałem. Psem, co ja gadam? Potwór to byłeś, diabelski. Dobrze go nazwali. Jak to jest, że człowiek, który na co dzień gra z ogniem, boi się takiego małego psa? To potwór był, diabeł. Ta, już to słyszałem. Tchórz jesteś i tyle. O, wypraszam sobie. Nie jestem tchórzliwy, tylko ostrożny. Wiesz, co by było, gdyby połykacz ogni nie zachowywał ostrożności? Pewnie usmażyłby sobie jęzor? Zgadłeś! No, to teraz już wszystko rozumiesz. W takim stanie o występach możesz zapomnieć. A w jakim ja niby jestem w stanie? Popatrz na siebie, łajzo. Ledwo się trzymasz na nogach. Po pierwsze to bzdura, a po drugie do połykania ogni w ogóle niepotrzebne są nogi. W ogóle. Taka okazja więcej się nie nadarzy. Powiedz mi, jak się połyka ogień? O nie, wykluczyliby mnie z cechu. Jak chcesz, to cię mogę na ucznia przyjąć. Wtedy po pół roku się dowiesz. Nie mam tyle czasu. No powiedz, przecież miód razem piliśmy. Już jesteśmy prawie jak bracia. Wychlałeś mi wszystko. Żaden ty mi brat. O, ty tak ze mną pogrywasz? Niech ci będzie. Jak mi nie powiesz, to zostawię cię tutaj na pastwę dzików, niedźwiedzi i krwiożerczych jeleni. Wybieraj. To jest przemoc! Gwałt na artyście! Mów! Jest taki mazidło, którym nacieram sobie gębę przed pokazem i potem mogę łykać ognie, pluć ogniem, no wszystko mogę i nic mnie nie parzy w ogóle. To tyle? A gdzie to sztuka? Każdy potrafi nasmarować sobie gębę jakąś ochronną pastą. Dosyć tego! Najpierw mnie szczują psami, potem ten przychodzi, zabiera mi grzałk i jeszcze obraża! Nic tu po mnie! Odchodzę! Nie chciałem go obrazić, ale to hochsztapler! Zrób coś! A teraz zapomnisz o wszystkim, co mówiłeś i widziałeś w tym lesie. A może by mu tak w pierdol spuścić? Nie będzie oszust i tchórz stroju fochów. Spokojnie. Wrócisz na wesele i dasz pokaz swoich sztuczek. A, jasne. Kłamliwych sztuczek. Dobrze, panie. Zrobię, co zechcesz. Idziesz czy nie? No dobra, przecież idę.
No to chodźmy na to wesele. Może znajdę jeszcze coś ciekawego do roboty. Trzymaj się blisko. Nie odejdę na krok. W tym lesie na pewno ryj się od dzikich zwierząt. Tja, jeszcze muszę go doprowadzić. Na szczęście wychodzi na to, że on mnie prowadzi. Ja już wolę wyciągnąć sobie broń. O, niedźwiedź! Gościu. Chujnie niedźwiedź. Chowaj się, ślepy duch. Ratuj mnie! Może weźmiemy ardzik? Mam młynek mój? Mam chyba młynek, nie? Ała! Ty dziku! Ale mi pieprzą w głowę. Dobra, poczekamy. Ale dzik. No chodź. Czyś ty kiedy widział niedźwiedzia w kształcie dzika? Mam słaby wzrok. Poza tym jestem płukaczem ognia, a nie przyrodnikiem. A tak, byłbym zapomniał. O właśnie, nawet nie zapytałem. Jak cię zwą? Dawid Afternsborough. Słuchaj, Dawid. Trzymaj się mnie, a nic ci nie grozi. Zabieram twoją zapijaczoną mordę na wesele. Idziemy. Proszę państwa, połykacz ognia się znalazł. Jam to nie chwaląc się sprawił. A co z diabołem? Jak to, nie wrócił? Wrócił, tyle że jakoś dziwnie się zachowuje. Siedzi osowiały jakiś, a życia w nim tyle co w marchewce. No nie wiem, może się wilczych jagód nażarł. Albo co? Uwaga, uwaga! Piękne panie, szlachetni panowie i wy, kochane dzieci! Zapraszam wszystkich na unikalny pokaz połykania ogni! Szani, chodźmy obejrzeć te sztuczki. Za życia nigdy czegoś takiego nie widziałem. Dobra, to co, idziemy na oczepinę? To była moja pierwsza wiedźmińska robota. Znaleźliśmy połykacza, uratowaliśmy mu dupę. Jakbym miał drugie życie, zostałbym wiedźminem. Na pewno. Tak, na pewno, Wiltald, na pewno. Muszę cię na chwilę zostawić. Jestem druhną i w czasie oczepin moje miejsce będzie przy pannie młodej. Idź, Szani, ja sobie poradzę. Możesz być o mnie spokojna. Panie i panowie, ponieważ już dawno się tak dobrze nie bawiłem, postanowiłem wygłosić mowę. Geralt, nie trzeba. Co nie trzeba? Jak nie trzeba, jak trzeba. No, więc do tej pory uważałem wiejskie zabawy za coś niegodnego szlachcica. No bo sami powiedzcie, czy jak któryś z was byłby szlachcicem, to by się zadawał z pospólstwem? Urodę wiejskich dziewek owszem, doceniałem.
i nadal doceniam. I jakbym miał więcej czasu, to bym was wszystkie o tym przekonał. O parobkach nie mówię, bo ich w ogóle nie zauważałem. Czasem jeden z drugim mi konia oporządził, ale gęby do żadnego nie otworzyłem. Nie otworzyłbym nawet za pieniądze. W życiu trzeba mieć jakieś zasady. No nie jest tak? I tak było do dzisiaj. Ale dzisiaj... Dzisiaj wszystko się zmieniło. Dzięki wam zrozumiałem, że wieśniak też człowiek. Pogadać z wami nie ma o czym, to fakt. Ale wiecie co? Już mi to nie przeszkadza. I dziękuję wam za to. Lubię was. Dochodzi północ. Pora na oczepiny. Zaraz, jeszcze nie skończyłem. Skończyłeś. Wszystkie panny na oczepiny. Ty też jesteś panną, Szani. Już północ wybiła. Oczepin czas. Co się w duszy komu gra? Co kto w swoich widzi sna? Czy to grzech? Czy to śmiech? Czy to kapcan? Czy to pan? Na wesele przyjdzie w tan! Para młoda ładna, ale gdy rok zleci, to jeszcze ładniejsze będą mieli dzieci. To co my śpiewamy, to tylko do śmiechu. Teraz by się zdało, wypić po kielichu. Chociaż pani młoda szczerze przysięgała, to uważaj młody, by się nie zdradzała. Co tak młody myślisz, coś tak puścił głowę. Chyba teraz myślasz, czy dostaniesz krowę. To dostaniesz krowę, dostaniesz i ciebie. A że już się jadę, to twoja praca. Ta, co dostała wianek, następna wyjdzie za mąż. Naprawdę musiałeś? Przypomniało mi się, jak to wyśmienicie się bawiłem na Olgierdowym weselu. No nie mogłem się powstrzymać, musiałem mu napisać parę słów. Przekażesz mu ten list? Przekażę. Dzięki. Równy z ciebie gość, Wiedźminie. Chociaż nudziarz... Piękny zwyczaj. Krasnolice panny, wirujące w tańcu, rozpuszczone włosy, rozchełstane bluzki, a pod bluzkami falujące... Daruj sobie. Widziałeś? Szani złapała wianek. Wedle chłopskich podań to ona następna pójdzie za mąż. Możliwe. Wybiła północ. I wedle naszej umowy wracasz do krypty. Nie mogę. Mam tu jeszcze sprawę do załatwienia. Duch Witolda już poszedł? Widzisz? Pyta o mnie. Znaczy, tęskniła. Cały czas tu jestem, moja słodka. Ten caus w tańcu tak mi uderzył do głowy, że choćby mnie mieli wysłać na męki, nie odejdę, póki nie dostanę jeszcze jednego albo dwóch. W ogóle wezmę, co dasz. Mam nadzieję, że dobrze się bawiłeś. Pocałowałaś mnie. Wiedziałem, że tak to się właśnie skończy. A przecież to dopiero początek. Nie, to koniec. Wybiła północ. Chyba już na ciebie czas. A tam nie przejmujmy się drobiazgami. Póki śmierć się o mnie nie upomniała, chyba możemy się jeszcze bawić, prawda? A co z Geraltem? Przecież dałeś słowo. Szani, skarbie, jestem martwy. Nie wymagaj zbyt wiele od trupa. Witoldzie von Everec, wracaj tam, skąd przyszedłeś. Proszę.
Nie wtrącaj się. Przestań! Błagam cię! Przestań! Precz stąd, albo zabiorę cię ze sobą i sprawię, że będziesz tęsknił za swoją cuchnącą kryptą. Wybieraj. Nie dręcz go. Na pewno nie zadręczę go na śmierć. Co tu się dzieje? Co z nim zrobiłeś? Odesłałem go tam, skąd przybył. Chyba nie zrobiłeś mu krzywdy. Jedynie pozbyłem się natręta. Nie było potrzeby, żebyście dłużej znosili jego impertynencję. Bo widzisz, Geralt wypełnia pewne zadanie. Ach, Geralt zawsze wypełnia jakieś zadanie. I zawsze znika, kiedy już mu się to uda. Kto wie, może tym razem będzie inaczej. Zauważyłem, jak na siebie patrzycie. Poza tym całkiem przypadkowo znam waszą przeszłość. Naprawdę? Skąd? Szani kochana, czy pytasz orła, jak to się dzieje, że umie latać? No, ale najważniejsze, że Witold von Everec nie będzie już wam przeszkadzał. Chciałbym zostać dłużej, ale... Nie tłumacz się, Geralt. Nie mam do ciebie pretensji. Wiedźmiński fach rządzi się swoimi prawami. A co do mnie, to może po prostu zbyt dużo sobie obiecywałam po tym weselu. Nie rozumiem. Nieważne. Idę do Aldony. W końcu jestem druhną. Próba zrozumienia kobiety zawsze się tak kończy. A ty ją rozumiesz? Oczywiście. Kobiety są bardzo proste. Problem polega na tym, że mężczyźni są skończonymi głupcami. Twoja przyjaciółka będzie się teraz obnosić ze swoim smutkiem. Narwij jej kwiatków albo przynieś coś do picia. Od razu jej przejdzie. Obejdę się bez twoich rad. Zależy jej na tobie. I ona też nie jest ci obojętna. Przecież nie musisz się z nią wiązać. W relacjach między ludźmi najpiękniejsza jest ta spontaniczna szczerość. Nie musicie skończyć jak Aldona i Jawnut. Dwoje biedaków, którzy weszli w układ, z którego nie mogą się już wyplątać. Wy możecie po prostu cieszyć się sobą. Miłej zabawy. Dobrze, moi drodzy, na tym momencie zakończymy sobie dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zachęcam was do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja lecę montować dla was już ten film i zabierać się za nagrywanie kolejnego. W kolejnym rozpoczniemy sobie zadanie poboczne w księżycową jasną noc i kto wie, może uda nam się doprowadzić do lepszych stosunków Szani z Geraltem. To już w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.